Zobaczcie, Port Amsterdam dorwał się do tej małej jednostki, która tam płynie. Powód jest taki, że jednostka płynie środkiem. Jednostka to jest również profesjonalne stwierdzenie, które określa jako jednostkę wodną łódkę lub statek. I teraz coś wam wyjaśnię. To jest statek, to jest łódka. Kot wykurwiacz to łódka. To jest statek. Więc jeśli ktoś mi powie, że statek i łódka to jedno i to samo, a już ktoś tak nawet stwierdził, że gdzieś tam to wyczytał, to proponuję, żeby ta osoba wyszła na mostek statku tego albo tego i powiedziała kapitanowi: stary, ale masz fajną łódkę. Wierzcie mi, że jeśli tylko będzie taka możliwość, ta osoba zostanie wyrzucona za burtę, bo jest to największa obelga dla kapitana statku usłyszeć, że kieruje łódką. To jest łódka. Do 15 metrów długości. Powyżej 15 już się zaczyna kleine ship, czyli mała jednostka, mały statek. Tak? Potem jest normalnie ship i grote ship. Więc błagam, nie czytajcie Wikipedii, tylko realia. A realia są takie, że z przodu tankowiec wpływa. Kolejna realia, moje ręce płoną. 30 stopni! I to nie wyczytałem na żadnej Wikipedii. Ała, tylko doświadczam tego na swoich rękach. Staram się mieć wszystko długie, ale o 6 rano wyjeżdżałem, wziąłem krótki rękawek i bluzę youtubera, ale w tej bluzie się nie da, bo czarna, 3 dychy. Teraz lekko wiaterek zaczął wiać, to więc coś chłodzi. No i to by było tyle. Łódka, statek, łódka. I z tyłu ten biały to statek, bo to holownik. Tyle w temacie. A to wysypisko ziemi i koparka. Oczywiście skąd? Z doświadczenia. To wiemy wszystko z doświadczenia, moi mili. Także do usłyszenia. I to tak w ramach edukacji, co pływa w porcie, albo co dzisiaj było słychać w porcie, bo to już z portu wypływam, więc koniec. Oczywiście pozdrawiam wszystkich oglądających. Komentujcie, śmiało. Czy uważacie, że łódka to statek, a statek to łódka? No. I oczywiście już niedługo wytłumaczę wam, jak wygląda sytuacja na terenie Amsterdamu z takimi jednostkami, bo też akurat tutaj jedna vlogerka troszeczkę pomyliła pojęcia. Tam trzeba to bardziej rozjaśnić, ja tego w komentarzu nie dam rady rozjaśnić, więc tam do Mary Vloga najzwyczajniej w świecie będzie trzeba skierować linka do mojego filmu, gdzie rozjaśnię wam to, jak to dokładnie wygląda. Dobra, słyszymy się. O, jak widzicie, łódka albo statek odpływa, ale zostawiam to do waszych komentarzy. Łódka czy statek, he? Jakby to widzicie, albo wasze doświadczenia. Pozdrawiam z portu, bo właśnie zawijam już na Yacht Haven. Do usłyszenia.